Seryjną produkcję rozpoczęto od kwietnia 1954 roku w fabryce, która nosiła nazwę Ural Elektromotor. Osadza się na zewnętrznej stronie worka, ewentualnie cięższe fragmenty wpadają tutaj po prostu do tego pojemnika. No tak, zdejmuję po prostu tę pokrywę. Dobra, tutaj mamy osłonkę włącznika. Tak, po prostu trzeba go z tego kołnierza wycisnąć. A tu niczego nie trzeba odkręcać, po prostu takie czapeczki plastikowe, dekielki się zdejmuje i można... O, super! Nie ma. Jest. Zakładam na ten silnik całą tę część obudowy. No i teraz możemy założyć tutaj ten worek. Fajnie, fajnie jeździ i fajnie wygląda ten odkurzaczek z tymi kółkami. Wciskam włącznik. Cześć, bardzo się cieszę, że mogę znowu po 2 tygodniach nieobecności wrócić tutaj do mnie do warsztatu. Jak wiecie, w ostatnim czasie byłem w Austrii, znalazłem i kupiłem tam trochę starych, zabytkowych odkurzaczy. Pokazywałem to ostatnio w jednym takim nagraniu, w którym obejrzeliśmy te 4 nabytki znalezione gdzieś tam za pośrednictwem strony internetowej czy w jakichś rupieciarniach austriackich. To są między innymi te 2 walizki, które stoją u mnie na stole, bo właśnie dzisiaj zająłem się rozpakowaniem tych urządzeń, ale nie o nich dzisiaj chciałbym mówić. Może pomyślałem sobie, że trochę od tych, w cudzysłowie, austriackich odkurzaczy odpoczniemy, no bo przecież od czasu, kiedy z tego warsztatu wyjechałem, cały czas cierpliwie czekają tutaj na mnie urządzenia, które trafiły wcześniej albo dotarły do mnie w paczkach w czasie, kiedy mnie tutaj nie było. I dzisiaj chciałbym obejrzeć między innymi jedno z takich właśnie urządzeń, które na mnie tutaj czekały. Ja zresztą sam bardzo czekałem na możliwość obejrzenia tego akurat odkurzacza. Zaraz wam powiem, co to jest, tylko pozwólcie, że te walizki na razie odstawię na podłogę, bo nimi i zawartymi w nich odkurzaczami będziemy się zajmować w przyszłości w kolejnych odcinkach. Odkurzacze przywiezione z Austrii odstawiłem na razie na bok, one sobie bezpiecznie stoją i czekają na swoją kolej, a dzisiaj chciałem wam pokazać, tak jak już wspomniałem, to urządzenie, które między innymi czeka na mnie od czasu, kiedy wyjechałem do Austrii, bo dosłownie kilka dni, czy tydzień, czy 2 tygodnie wcześniej znalazłem ogłoszenie o sprzedaży takiego bardzo fajnego radzieckiego odkurzacza Uralec. To jest jeden z modeli radzieckich odkurzaczy, które były najdłużej chyba produkowane w takim dosyć mało zmienionym, mało zmodyfikowanym kształcie, bo gdzieś od połowy lat 50. do praktycznie lat 90. to akurat jest egzemplarz, jeżeli dobrze widzę, chyba z 89 roku, z lutego 89 roku, ale mimo wszystko on kształtem bardzo nadal przypomina tego typu urządzenia, które powstawały jeszcze pod koniec lat 50., w latach 60. czy 70. Do tego odkurzacza mam bardzo ładny, oryginalny karton, aczkolwiek od razu muszę przyznać, że nie kupiłem odkurzacza i kartonu razem. Kilka miesięcy temu już znalazłem kiedyś ogłoszenie o sprzedaży tego w sumie wielkiego, z takim parcianym paskiem kartonu opakowania do odkurzacza Uralec i bardzo się ucieszyłem, bo wiedziałem, że jak tylko taki odkurzacz kiedyś znajdę, to będę chciał go sobie do tego opakowania, do kompletu dokupić. No i tak się stało, tak się złożyło, że przez kilka miesięcy ten karton stał u mnie w piwnicy, w kolekcji starych odkurzaczy, a niedawno, tak jak powiedziałem, znalazłem do kompletu ten odkurzacz Uralec, aczkolwiek chyba troszeczkę nowszy niż ten model przedstawiony tutaj na tym kartonie. Spróbujemy go zresztą później jeszcze porównać. Na razie może ten karton też odsunę na bok, chociaż to zrobimy za chwilę, jak będziemy ten odkurzacz rozkręcać. A ja chciałbym wam króciutko powiedzieć o historii tych odkurzaczy Uralec, bo to jest na swój sposób jednak bardzo ciekawe. Przyznaję, że ja o tych odkurzaczach bardzo mało wiedziałem, ale poszukałem teraz właśnie przy okazji tego nagrania trochę informacji i no, to, co znalazłem o tych odkurzaczach, bardzo mnie zaciekawiło. Nie jestem w stanie wam bardzo szczegółowo
o tych odkurzaczach i ich modelach i modyfikacjach, które były, nie wiem, wprowadzane przy produkcji tych odkurzaczy przez kilkadziesiąt lat opowiedzieć, bo mam tylko ten jeden egzemplarz, nie jestem w stanie go z innymi porównać, ale mimo wszystko kilka takich podstawowych informacji o, w cudzysłowie, biografii tych odkurzaczy Uralec chciałbym tutaj przy okazji tego nagrania również chciałbym o nich wspomnieć. Odkurzacze tego typu produkowane były, tak jak chyba już wspomniałem, od 1953, wtedy chyba wypuszczono pierwszą partię tych odkurzaczy, a najpóźniej seryjną produkcję rozpoczęto od kwietnia 1954 roku w fabryce, która nosiła nazwę Ural Elektromotor w miejscowości Miednogorsk. To jest takie w sumie niezbyt duże miasto położone w południowej Rosji, blisko kontynentalnej granicy Europy i Azji. Tak jak udało mi się znaleźć, właśnie około roku 50 czy 51 kierownictwo tej fabryki, która wtedy chyba jeszcze nosiła po prostu nazwę Zakładu Państwowego nr 170 w Miednogorsku, później przemianowanego w połowie lat 50. na Ural Elektromotor. W każdym razie kierownictwo tej fabryki otrzymało polecenie opracowania i wprowadzenia do produkcji, masowej produkcji takich uniwersalnych odkurzaczy i to się udało właśnie na przełomie lat 1953-1954. Wiem, że w fabryce w Miednogorsku na pewno w roku 1954, nie wiem czy wcześniej, produkowano również bardzo podobne kształtem do tego odkurzacze Moskwa. Być może, tak jak znalazłem w informacjach i w internecie, być może produkcja odkurzaczy Moskwa rozpoczęła się w innym zakładzie, ale niestety nie wiem w jakim. W każdym razie na pewno w 1954 roku równolegle odkurzacze Moskwa i odkurzacze Uralec, bardzo, bardzo do siebie kształtem zbliżone. Można zdjęcia tych odkurzaczy Moskwa zobaczyć w internecie. Te obydwa typy czy modele odkurzaczy produkowano właśnie w fabryce w Miednogorsku, no ale, i to jest dosyć ciekawa część tej historii, tak jak bardzo wiele wytworów radzieckiej techniki, powojennej radzieckiej techniki, to nie było to wynalazkiem, nie było to patentem, nie było to projektem radzieckich inżynierów, tylko po prostu skopiowano jeden z zagranicznych, zachodnich, w tym przypadku amerykańskich modeli odkurzaczy. To był odkurzacz Luit model 40 czy model 44. Na pewno te obydwa modele pochodzące gdzieś z drugiej połowy lat 40., z lat 47-49, z okresu już powojennego, posłużyły właśnie jako pierwowzór tych odkurzaczy Moskwa i odkurzaczy Uralec. Przyznaję, że o tych amerykańskich odkurzaczach Luit z okresu powojennego bardzo mało wiedziałem, nawet nie bardzo wiedziałem, jak wymówić tą ich nazwę. Myślałem, że może jakoś Luit czy coś takiego, ale na szczęście trafiłem w zasobach internetowych na artykuł New York Timesa z końca marca, chyba z 21 marca 1988 roku i w tym artykule, do którego zresztą postaram się zamieścić link w opisie tego nagrania, znajdował się nekrolog Aleksandra Luita, była tam podana także, podany był także sposób wymowy tego nazwiska, konstruktora, wynalazcy, w cudzysłowie ojca odkurzaczy Luit, z których, tak jak powiedziałem, w latach 50. skopiowano te radzieckie odkurzacze Uralec. No ja takich odkurzaczy Luit jeszcze nie mam, bardzo chciałbym je kiedyś zdobyć, zwłaszcza kilka fantastycznych, ciekawych modeli widziałem w internecie, popatrzcie sobie na stronach internetowych. Będę o nich, jeżeli uda mi się taki odkurzacz zdobyć, będę o nich chciał oczywiście opowiedzieć więcej w innych nagraniach, no ale biorąc pod uwagę, że ten Uralec jest tak naprawdę kontynuacją projektu Aleksandra Luita, chciałbym też bardzo króciutko o tym powiedzieć, bo jest to niesamowicie ciekawa postać i przynajmniej w kilku zdaniach warto poświęcić jej chwilkę uwagi. Aleksander Luit, tak jak powiedziałem, zmarł w marcu 1988 roku, był bardzo znanym w Stanach Zjednoczonych wynalazcą, wymyślił dziesiątki patentów na różne techniczne urządzenia, najbardziej był chyba znany ze swoich odkurzaczy, mieszkał na Long Island, gdzie zresztą zmarł, mieszkał też we Francji, a jego firma Luit Corporation sprzedawała odkurzacze właśnie po II wojnie światowej. Podobno Aleksander Luit, zanim wprowadził swoje odkurzacze na rynek,
odwiedził no co najmniej 100 gospodarstw domowych, przeprowadził rozmowy z gospodyniami domowymi, no wtedy głównie zajmowały się porządkami gospodynie domowe, no i zbadał oczekiwania od takiego odkurzacza, co taki odkurzacz, jakie oczekiwania powinien spełniać. Potem opracował model swoich pierwszych odkurzaczy, które do złudzenia przypominały właściwie ten odkurzacz, który mamy dzisiaj na stole, ten radziecki odkurzacz Uralec. I od razu w tych powojennych latach Alexander Lewitt odniósł ogromny sukces ze swoimi odkurzaczami. Sprzedawał je w takiej sprzedaży bezpośredniej, czyli jego pracownicy jeździli od drzwi do drzwi, polecali, pokazywali, prezentowali te odkurzacze. Udało się im sprzedać od razu w pierwszych latach istnienia firmy 2 miliony takich odkurzaczy, a Alexander Lewitt otrzymał nagrodę American Society of Industrial Engineers. Jego biografia była też bardzo malownicza. Urodził się na Manhattanie w 1908 roku, a jego rodzice, zresztą dawni emigranci z Austrii, prowadzili tam sklep i warsztat i taką niewielką firmę produkującą artykuły metalowe, jakieś wieszaki, tego typu rzeczy. Alexander Lewitt po śmierci ojca przejął ten sklep, założył właśnie Lewitt Corporation. Przyszły lata II wojny, jego firma produkowała m.in. anteny do radarów i też, co ciekawe, maszyny do popcornu, no ale musiał jednak tego wojskowego wyposażenia produkować na tyle dużo, że we Francji po wojnie przyznano mu właśnie francuską legię honorową za wkład w produkcję sprzętu wojskowego dla aliantów. W latach 50. chyba przeszedł na emeryturę, a jego firma w latach 60. niestety miała duże kłopoty finansowe, chyba nawet zbankrutowała, bo jakieś tam kolejne modele odkurzaczy miały pewną wadę fabryczną, tak jak przeczytałem, i po prostu kopały prądem. Doszło do iluś tam procesów sądowych, w związku z którymi konieczne było wypłacenie odszkodowania, co no, praktycznie doprowadziło firmę do ruiny, a wiele patentów tej firmy Lewitt Corporation wykupiła firma Holland Electro. Mówię to tutaj nie przez przypadek, bo już jeden odkurzacz holenderski Holland Electro oglądaliśmy. Między innymi Holland Electro produkowała później właśnie w Holandii takie oparte o patent Lewitt Corporation bardzo fajne takie prostokątne odkurzacze na takich dużych, dużych kołach, które wyglądają trochę jak roboty z filmów science fiction. Bardzo chciałbym taki odkurzacz kiedyś zdobyć. Alexander Lewitt zasłynął chyba też tym, że gdzieś w latach 50. postulował, że w ciągu najbliższych 10 lat pojawią się modele odkurzaczy zasilanych energią atomową. Na szczęście chyba do tego nie doszło. No w każdym razie, tak jak wam powiedziałem, te odkurzacze czy projekty odkurzaczy Aleksandra Lewitta z końca lat 40. posłużyły radzieckim inżynierom z fabryki w Miednogorsku do opracowania czy praktycznie skopiowania i wyprodukowania odkurzaczy Moskwa i Uralec. Uralec początkowo w latach 50. był chyba zasilany prądem o napięciu 127 V. Dopiero później zmieniono to napięcie na klasyczne obowiązujące w europejskiej części Rosji 220 V, chociaż wydaje mi się, że w tej azjatyckiej części Rosji, chyba nawet nie jestem pewien, czy nie do dzisiaj są jeszcze jakieś rejony, być może już nie, ale wiem, że bardzo długo były jeszcze rejony, w których posługiwano się napięciem 127 V. Nie wiem tego dokładnie, muszę to jeszcze sprawdzić. Odkurzacze Moskwa i Uralec przez lata 50., 60., chyba nawet do początku 70. pozostawały jednymi z takich odkurzaczy o najmocniejszych silnikach, czy w każdym razie największym poborze prądu, bo miały silniki 600 W. Przyznaję, że tak, ten też musi mieć 600 W silnik. Pyliesos 600, tutaj niestety nie widzę mocy, ale chyba tak, chyba jest tutaj też 600 watów. Nawet było to w pewnym sensie też w latach 70. jakimś źródłem krytyki, bo zarzucano, że Czajki 3, które były słabsze, miały troszkę słabsze silniki, jednak ta ich moc ssania czy wydajność odkurzaczy była większa od tych odkurzaczy Uralec. Początkowo odkurzacze Uralec i Moskwa były bardzo ładnie malowane. Pozwólcie, że wam to pokażę. Malowano je w taki sam sposób jak ten odkurzacz Buran, taki złoty,
krystaliczny kolor. Ja przyznaję, że na początku nie bardzo wiedziałem, w jaki sposób osiągano ten efekt, ale przeczytałem, że te odkurzacze były pokrywane krystalitem, który właśnie tak krystalizował na nich. Pewnie później jakąś, nie wiem, może bezbarwną warstwą lakieru. Nie, muszę przeczytać dokładnie, jak ten proces przebiegał. W każdym razie dokładnie w ten sposób, jak ten bardzo fajny zresztą też klasyczny radziecki odkurzacz Buran. W ten sam sposób były malowane pierwsze, te najstarsze egzemplarze odkurzaczy Moskwa i odkurzaczy Uralec. Później pojawiła się, w latach 60. pojawiła się klasyczna farba młotkowa. W latach 70. i 80. doszły bardzo, bardzo różne, czasem mieszane kolory, nie wiem, tu jakieś jasne, tutaj czerwone widziałem, te odkurzacze Uralec. Ten jest taki, powiedzmy, w dosyć stonowanym, klasycznym, szarym kolorze pomalowany egzemplarz, tak jak powiedziałem, już z końca lat 80., aczkolwiek to, co jest, jeszcze raz to powtarzam, fajne w tych odkurzaczach, to to, że mamy praktycznie przez cały czas ich produkcji do czynienia z bardzo, bardzo mało zmienioną konstrukcją. Oczywiście pojawiały się tutaj różne modyfikacje, pojawiały się plastikowe elementy na miejsce wcześniejszych metalowych czy bakelitowych, pojawiały się jakieś niewielkie zmiany konstrukcyjne, ale generalnie konstrukcja, mocowanie silnika w tych odkurzaczach przez całe dziesięciolecia pozostawała bez większych zmian. Pojawiły się też m.in. kółka, które ma ten odkurzacz, a wcześniejsze modele ich nie miały. Te kółka sobie później obejrzymy. Dobra, tego Burana pozwólcie, że na razie odstawię. On będzie też tematem kompletnie, kompletnie innego nagrania. To jest chyba właściwie wszystko, co tak naprawdę w kilku zdaniach, w kilku minutach o historii odkurzaczy Uralec z fabryki w Miednogorsku znalazłem. Wiem, że w latach 60. pojawił się też taki model Uralec 2, który był kompletnie inny, był takim prostokątnym, niedużym odkurzaczem. Nigdy go jeszcze na żywo nie widziałem, jeżeli się kiedyś uda, to go chętnie kupię, ale nie zaprzestano absolutnie produkcji tych klasycznych odkurzaczy Uralec. W latach 80., czyli już w czasie, kiedy powstał ten odkurzacz, pojawiły się też takie odkurzacze Uralec M, które miały całą tę górną pokrywę wykonaną z plastiku i w troszeczkę innym kształcie. Nie było już tej klasycznej rączki, była też taka składana plastikowa. Nie mam tych odkurzaczy, ale one też nie były tak fajne i na pewno już były bardzo konstrukcyjnie, no w każdym razie bardzo odbiegały od tych pierwotnych odkurzaczy, a ten bardzo mi się podoba dlatego, że właściwie czy lata 50., czy lata 60., czy 70., czy 80. mamy do czynienia z taką no bardzo klasyczną, starą w cudzysłowie konstrukcją, opartą jeszcze bardzo, bardzo blisko o te modele odkurzaczy Aleksandra Lewitta, produkowane w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 40. Nawiasem mówiąc, nie jestem w tej chwili dokładnie pewien, z którego roku pochodzi to opakowanie od odkurzacza Uralec. Popatrzymy sobie później na ewentualne różnice konstrukcyjne. Ja poszukam jeszcze w internecie różnych odkurzaczy, zdjęć odkurzaczy Uralec z poprzednich dziesięcioleci i spróbujemy ustalić, z którego mniej więcej roku może pochodzić ten odkurzacz widoczny tutaj na tym rysunku. Nawet nie jestem pewien, czy troszeczkę nie widać tutaj tej pokrywy z krystalitu na nim. On jest w taki sposób malowany, że równie dobrze może to być faktycznie jakiś po prostu szary odkurzacz, ale trochę mi się wydaje, że ta charakterystyczna, właśnie tak jak widzieliśmy na odkurzaczu Buran, ta pokrywa, warstwa pokrywająca odkurzacz jest tutaj też być może widoczna. To by znaczyło, że jest to naprawdę bardzo stare opakowanie. Zresztą to opakowanie sobie też za chwilkę jeszcze obejrzymy. Zostawiłem na razie na stole sam ten odkurzacz Uralec. Chciałbym tutaj rzucić okiem na tabliczkę znamionową, która niestety jest dość mocno zatarta, także bardzo wiele z niej nie wyczytamy, no ale zobaczmy, co uda nam się zobaczyć. Pylie SOS, czyli odkurzacz PNW600 Uralec. Tutaj jest numer 2480, chyba tutaj, tak jak powiedziałem, z boku jest, wydaje mi się, że to jest data 0289. No i niestety tutaj już więcej, chyba 600 watów tutaj widać, tu jest prawdopodobnie jeszcze 220 voltów. Tak mi się wydaje, 220 voltów. Tak, tutaj jest chyba napisane 600 watów. Tutaj niestety jest jakiś napis pod spodem, ale go nie widzę. Cena 41 rubli, zawód Ural Elektromotor, czyli tak, fabryka Ural Elektromotor w Miednogorsku.
No i tutaj jest jeszcze taki symbol prawdopodobnie fabryki z taką literą M. Natomiast widziałem też takie szyldziki na odkurzaczach, gdzie był tutaj jeszcze jakiś taki napis, co ciekawe, nie cyrylicą, tylko łacińskim alfabetem, równo czy coś takiego. I autor strony internetowej poświęconej historii tych odkurzaczy, z której tutaj korzystałem, sam nie bardzo wiedział, co ten napis oznacza. No tutaj go w ogóle nie ma. Być może tak przypuszczano na tej stronie internetowej, że jest to logo producenta silników w tym odkurzaczu. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, jaki silnik w tym odkurzaczu się znajduje. Nawiasem mówiąc, to też będzie dosyć fajne uzupełnienie mojego katalogu radzieckich silników do odkurzaczy, który już od dłuższego czasu sobie powolutku uzupełniam. Nawet jest na tym kanale już jeden taki film, silniki radzieckich odkurzaczy. Tak jak powiedziałem, już z tej tabliczki więcej nie wyczytamy. Ja spróbuję jeszcze poszukać trochę informacji o tej fabryce Ural Elektromotor, bo może coś ciekawego jeszcze o niej się dowiemy. Jeżeli tak, to naturalnie bardzo chętnie ją tutaj pokażę. Tu mam jeszcze oddzielnie spakowane, nawet ich jeszcze nie wyjmowałem, kółeczka do tego odkurzacza. To sobie później. Tu chyba jedna śruba jest ułamana. Zobaczymy. Te kółeczka sobie później ewentualnie założymy. Chciałbym teraz zajrzeć do tego odkurzacza. Tutaj jest bardzo ładnie zwinięty przewód zasilający. Na górze znajduje się taka klasyczna rączka, jak właśnie w tych od początku produkcji tych odkurzaczy. Tutaj jest napis Uralec na górze. Tutaj jest odkryć, czyli otworzyć, zakryć, czyli zamknąć. Przyznaję, że nie jestem do końca pewien, do czego ta rączka służyła. No tutaj wygląda to jak dodatkowa możliwość skorzystania z tego wylotu powietrza. Aha, chyba tak, bo jeżeli to było zamknięte, to powietrze wylatywało tutaj, dookoła tego odkurzacza na boki. Jeżeli to otworzyłem, to zyskiwałem tutaj dostęp do wylotu powietrza. Widzę, że tutaj jest gwint, czyli prawdopodobnie na ten gwint mogłem nakręcić jakąś rurę, czy wąż raczej, i mogłem korzystać z tego węża właśnie w roli dmuchawy, czy prawdopodobnie w komplecie był tutaj także taki słoiczek do rozpylania na przykład farb, czyli mógł ten odkurzacz służyć wtedy też do malowania. Tutaj dosyć fajna rzecz, od razu widzę, zobaczcie, jeżeli ta pokrywa była zamknięta i powietrze wychodziło tutaj bokami odkurzacza, to ono wychodząc tutaj z odkurzacza musiało przejść przez tę siateczkę, a za nią wyraźnie widać, że znajduje się jeszcze jakiś dodatkowy filtr. Jakieś szmatki są tutaj w każdym razie złożone, czyli to powietrze, które przeszło już tak czy inaczej przez zbiornik pyłu znajdujący się na dole odkurzacza, i teoretycznie było już z tego pyłu oczyszczone, ono było jeszcze dodatkowo przed wyrzuceniem go na zewnątrz filtrowane. Oczywiście jeżeli podłączyliśmy tutaj wąż, no to już to, ta filtracja odpadała, ale przy normalnym użytku jeszcze była tutaj dodatkowa, że tak powiem, drugi etap filtracji. Tak, i tutaj są takie dwa bolce, o które zaczepiało się. O, po prostu tę pokrywkę można było teraz odkurzacz za tę górną rączkę przenosić. Chyba, wydaje mi się, że ta możliwość była od samego początku produkcji tych odkurzaczy. Na tych starych zdjęciach, przynajmniej z lat 60., na pewno już to wieczko z napisami otwieranie, zamykanie widziałem. Tutaj jest bardzo fajny włącznik tego odkurzacza, który można było obsługiwać też nogą, z taką blaszaną pokrywką, która wciska właściwy znajdujący się tutaj włącznik. Wcale niewykluczony, że podobny do tych, jakie stosowano na przykład w odkurzaczach Czajka 3. Bardzo fajnie to działa, bardzo solidnie. No i tak naprawdę tutaj mamy jeszcze, tak, wlot powietrza znajduje się tutaj w dolnej części odkurzacza, tak jak na przykład w odkurzaczach Ural, który już oglądaliśmy, tak jak w odkurzaczach Saturnas, który już oglądaliśmy, tak jak w tym odkurzaczu Buran, który też już tutaj oglądaliśmy. To jest taki plastikowy, też wyposażony w gwint wlot powietrza. Wydaje mi się, że w latach 60. i 70. na pewno do tych odkurzaczy stosowano takie standardowe węże, które mogły pasować również na przykład do
do czajki 3, czy do rakiet. Zobaczymy, czy tutaj będą pasowały też te węże od rakiet i od czajek, to sobie później obejrzymy. No ale otwórzmy teraz te dwie klamerki znajdujące się tutaj po boku odkurzacza. No i co? I teraz tak, możemy zdjąć całą górną część odkurzacza razem ze znajdującym się tutaj w środku silnikiem. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo czyściutkie w środku. Tak na pierwszy rzut oka przyznaję, że typu tego silnika nie poznaję po kształcie osłonki turbiny. Chyba jeszcze z tym rodzajem silnika nie miałem do czynienia. Zobaczymy sobie później, jak on wygląda. Tak z ciekawości patrzę, co tu się jeszcze gdzieś zdejmuje. Prawdopodobnie te śruby trzymają, te cztery śruby trzymają nie tylko silnik, ale też całą tę część, tę górną obudowę odkurzacza. Zaraz to sobie obejrzymy od zewnątrz, w każdym razie więcej tu śrub nie ma. No i co? I tutaj mamy w środku worek, który filtrował kurz. Jest to zrobione dokładnie tak samo jak właśnie w odkurzaczach Ural, jak w odkurzaczach Saturnas, jak w odkurzaczach Buran, jak w wielu, wielu modelach radzieckich odkurzaczy. Czyli ten pył wpadający tędy osadza się na zewnętrznej stronie worka, ewentualnie cięższe fragmenty wpadają tutaj po prostu do tego pojemnika, a tak naprawdę w tym worku znajduje się cały ten silnik. Czyli tak jak już wiele razy mówiłem, taka trochę odwrotność klasycznych odkurzaczy workowych, w których pył zbiera się w środku w worku, tutaj on zbiera się tak naprawdę, osadza się na zewnątrz i opada do tego pojemniczka. Ok. Dobra. Ale my i tak na razie jeszcze to sobie odstawimy i będziemy chcieli zajrzeć. Może w ogóle odkręcę na razie tę rączkę. I będziemy chcieli zajrzeć. Aha, tutaj są jeszcze jakieś cztery śrubki, prawdopodobnie trzymające tę górną obudowę. To je sobie też zaraz odkręcimy. Będziemy chcieli zajrzeć, oczywiście zobaczyć, jaki typ silnika się tutaj znajduje i gdzie został on wyprodukowany. No dobrze, przyznaję, że nie jestem pewien, w jakiej kolejności najlepiej rozmontować tę część silnikową. Czy najpierw odkręcić te śruby znajdujące się tutaj, czy najpierw odkręcić te cztery śruby znajdujące się od góry. Odkręćmy najpierw te górne śruby. Myślę, że po prostu zdejmiemy tę całą górną część, pokrywę odkurzacza. Zaraz to zobaczymy. Prawdopodobnie tutaj będziemy mogli po prostu wymienić ten filtr, który znajduje się na całym tym wylocie powietrza dookoła odkurzacza. Jeszcze muszę troszeczkę lepiej te śrubki wykręcić. Ok, żeby mi nie zginęły też podkładki. Dobra, cztery śrubki mam wykręcone. No tak, zdejmuję po prostu tę pokrywę, jest taka kratka na wylocie powietrza i tu jest całkiem fajny, zobaczcie, z takiego materiału i to nawet widać, że nieźle zakurzony, po prostu taki, nie wiem, wianuszek z materiału, który służy jako dodatkowy filtr, bardzo fajna rzecz, taki dodatkowy filtr na wylocie powietrza, wcale nie tak często spotykany, tu jeszcze taka siateczka, zanim to powietrze ostatecznie wyleci z odkurzacza. Te elementy sobie na razie tutaj odłożę na bok. Mam wrażenie, że tutaj znajdują się trzy nakrętki, które prawdopodobnie... Aha, nie, już tutaj ok, zdjąłem tę część całą. Dobra, tutaj mamy osłonkę włącznika. Tutaj mamy wyprowadzenie przewodu na zewnątrz. Bardzo fajnie jest to zrobione. Tutaj jednak też sporo tego kurzu osiadło. Trzeba to będzie wyczyścić. No i tutaj już możemy zobaczyć górną część silnika. Tutaj kondensator też widać. Nie wiem, czy troszeczkę nie przypomina mi ten silników stosowanych w rakietach, ale zaraz to wszystko zobaczymy. Tutaj od razu jest 220 V. Dobra, tutaj mamy od razu logo producenta tego silnika. Zobaczymy, może coś będzie napisane też na samym silniku. Ale żeby wyjąć silnik, muszę ewidentnie odkręcić te cztery śruby, które tutaj wychodzą, widać je przy tej pokrywie. No to dobra, odkręćmy w takim razie te cztery śruby.
Na razie muszę przyznać, że jest to bardzo fajnie zrobione. Troszkę inne mocowanie niż w takich odkurzaczach jak Ural. Burana jeszcze nie rozkręcałem. Pamiętajmy, że to jest projekt amerykańskiego odkurzacza Luit. Bardzo chętnie bym kiedyś porównał i zobaczył, na ile faktycznie wszystkie te elementy odkurzacza zgadzają się z amerykańskim oryginałem. Tutaj zakładam, że w tych starszych odkurzaczach Uralec z końca lat 50. czy z lat 60., że cała ta pokrywa silnika była wykonana prawdopodobnie z metalu, a nie z plastiku wtedy jeszcze, ale nie wiem, takiego egzemplarza jeszcze nie rozkręcałem. Trzeba to będzie kiedyś porównać, jak uda się zdobyć taki starszy odkurzacz. Dobra, odkręcam tymczasem ostatnią śrubę trzymającą tutaj silnik. Na pewno pokrywę silnika, a myślę, że też cały silnik. Zaraz to sobie obejrzymy. Śrubkę tutaj odkładam. Zdejmuję pokrywę silnika i... No i ciekawe, bo nie jestem w stanie tego silnika chyba wyjąć. On tutaj... Czyżby on był tak mocno na wcisk tutaj wsadzony? No bo tak. Tutaj nie widzę, żeby coś go jeszcze trzymało. Podłożę sobie tutaj taką gumową podkładkę, żeby ten silnik był stabilniej ulokowany na stole. O, wychodzi, dobra. Tak, po prostu trzeba go z tego kołnierza wycisnąć. Tutaj muszę troszkę wprowadzić przewód, żeby móc to zdjąć. Ok, wszystko to trzeba będzie wyczyścić. Jak widzieliście, ten odkurzacz był z zewnątrz całkiem czysty, ale widać, że jest nieźle zakurzony tutaj od środka. No i tu jest taka o gumowa pokrywa całego tego silnika. Zobaczmy, wyczyśćmy go trochę z kurzu, zobaczmy, czy są na nim jakieś napisy. Coś tutaj mam wrażenie, że jest. Teraz troszeczkę lepiej widać silnik, aczkolwiek on jest tak okurzony, że tutaj tylko widzę jakiś symbol, chyba aluminium, czyli materiału, z jakiego on został wykonany. Natomiast samego typu silnika teraz w tym momencie nie widzę, trzeba to będzie wyczyścić. Tutaj napięcie 220 V i jest na nim też taki typowy symbol, który znajduje się też na tabliczce znamionowej tego odkurzacza. Być może jest to symbol czy tabliczka, tak, czy symbol czy logo wytwórcy Ural Elektromotor, jeżeli te silniki powstawały w tej samej fabryce, w której powstawał cały odkurzacz. Bardzo, bardzo by mnie ciekawiło, gdybym zdobył kiedyś taki odkurzacz Luit, z którego ten Uralec został skopiowany, żeby zobaczyć, czy tam też są takie silniki. Pozwólcie proszę, że zrobię tutaj malutkie uzupełnienie, które dodaję już na etapie tego filmu, bo w nagraniu powiedziałem, że ten silnik od Uralca jest mi zupełnie nieznany, ale on jednak troszeczkę przypomina silniki od radzieckich odkurzaczy, które już tutaj oglądaliśmy. To jest na przykład silnik też już tutaj na tym kanale pokazywany od radzieckiego odkurzacza Rakieta 7M albo 7M2, bardzo popularny w radzieckich urządzeniach silnik typu MD-010. Ten akurat z fabryki w Ufie, jeżeli dobrze pamiętam nazwę tej fabryki, to było Ufimskie Zjednoczenie Wytwórcze Agregatów czy Silników, coś takiego. Silnik z 1981 roku, troszeczkę starszy niż nasz oglądany dzisiaj Uralec z 89. Ale zwróćcie, ja tutaj wyświetlę z boku zdjęcie tego naszego silnika, z tego naszego dzisiejszego Uralca. Właściwie ta górna część silnika jest bardzo podobna, obudowa turbiny nie, tutaj jest zupełnie inna. Natomiast ta górna część jest bardzo podobna. Na szczotkotrzymaczach też są takie gumowe czy plastikowe czapeczki trzymające szczotki. Także generalnie ta górna część obudowy jest bardzo podobna. No i zobaczcie, jeszcze wyświetlę tutaj, pokażę Wam zdjęcie, które oglądaliśmy niedawno. To jest zdjęcie dwóch silników od starego niemieckiego, przedwojennego jeszcze odkurzacza Progress 7 z fabryki Mauzi-Pfeiffer w Stuttgarcie, który porównywaliśmy z silnikami od radzieckich rakiet z końca lat 50., początku 60., produkowanych
w fabryce w Dniepropetrowsku i to są właściwie, można powiedzieć, że praktycznie prawie identyczne, jeżeli chodzi o ich konstrukcję silniki. I jeżeli zwrócicie uwagę tutaj na górną część tych silników, to one też bardzo, bardzo przypominają ten oglądany dzisiaj, no znacznie późniejszy, bo z końca lat 80. silnik od odkurzacza Uralec. Także wydaje mi się, że te silniki od Uralca z lat 80. zaraz postaram się jeszcze poszukać trochę informacji o typie tego silnika. One jednak mogły cały czas nosić jakieś ślady tych dawnych radzieckich silników z końca lat 50., początku 60. od odkurzaczy Rakieta, a silników jednak też skopiowanych, no w tym przypadku, tak jak widzieliśmy, od niemieckich odkurzaczy ze sztuckarskiej fabryki. Dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo mnie interesuje, jak wyglądał oryginalny amerykański silnik w takim odkurzaczu. Okej, wszystkie elementy odkurzacza są już dosyć ładnie wyczyszczone, silnik także wyczyściłem, ale prawdę mówiąc, ja nadal nie widzę tutaj na nim właściwie żadnych oznaczeń typu tego silnika. Tu jest tylko oznaczenie 220 V, jest logo prawdopodobnie właśnie Ural Elektromotor. I to jest wszystko, żadnego typu silnika, daty na tym silniku. Nie widzę, chyba że coś przegapiłem, ale prawdę mówiąc nie wiem, chyba nie. Tutaj są z tej strony kondensatory. Ten kondensator jest osłonięty takim papierem preszpanowym. Nie będę go odwijał. Tutaj są jeszcze dwa mniejsze kondensatory. Wydaje mi się, że to jest data 8804, czyli kwiecień 88 roku, co jest zgodne z datą produkcji tego odkurzacza, 89 rok na tabliczce znamionowej. Tam, nie wiem czy widzieliście, kiedy czyściłem ten odkurzacz, użyłem dmuchawy z mojego odkurzacza przemysłowego i ten wirnik naprawdę luźniutko chodzi. Jak zacząłem tutaj dmuchać w te turbiny, to wirnik zaczął się spokojnie obracać. Myślę, że udało mi się tutaj większość tego brudu z tego odkurzacza dosyć fajnie wydmuchać. Jak zawsze sprawdźmy oczywiście szczotki w tym odkurzaczu. A tu niczego nie trzeba odkręcać, po prostu takie czapeczki plastikowe, dykielki się zdejmuje i można, o super, bardzo fajna, duża szczotka. Zaraz sobie jak zawsze na wszelki wypadek sprawdzimy jej wymiary. No tutaj, a schodź. Nie chcę za bardzo podważać, żeby tutaj czegoś nie uszkodzić, tych plastikowych dykielków. Okej, już mam. Też bardzo fajnie zachowana szczotka. Spokojnie będą mogły służyć. Momencik, gdzieś tutaj powinienem mieć moją suwmiarkę. Zaraz przyniosę. Okay, już mam wyzerowana w szerszym miejscu 7,94, 8 mm, tak, spokojnie. 8 mm na 6,5. 8 na 6,5. No tutaj długość tych szczotek to są ponad 2 cm, 21 mm. 8 na 6,5. Warto to sobie zapisać, zapamiętać. Szczotki wkładam tutaj do środka, do silnika. Wezmę sobie mierniki. Jak zawsze sprawdzimy przynajmniej podstawowe przejście prądu pomiędzy tymi szczotkami. Przepraszam. Okej, jest. No, obudowę nigdzie nie ma przejścia. Dobra. Wciskam tam szczotki. Tutaj muszą te blaszki na końcu przewodów, muszą ładnie do nich dotykać i zakładam te dekielki. Dobra. Fajnie, że nie trzeba ich wymieniać.
wyszedł chyba. Ciekawe, czy teraz na wtyczce pokaże nam. Jeszcze raz sprawdźmy przejście. Nie ma, a włączę teraz ten odkurzacz. Jest. Po włączeniu fajnie pokazuje przejście prądu. Jeszcze raz nie pokazuje, a ja go zaraz wyłączę. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Dobra, teraz odkurzacz mamy wyłączony. No i to, co zawsze robimy, możemy ten odkurzacz teraz podłączyć do prądu, właściwie ten silnik stojący na blacie, ale do zmniejszonego napięcia. Ktoś tam się w komentarzach pewnie znowu będzie śmiał, że używam tutaj regulatora, rękawic i tak dalej, że przesadzam z BHP, ale ja jednak wolę pozostać przy swoim i uważam, że bezpieczeństwo przy takich pracach jest najważniejsze i nie zamierzam z niego ryzykować. Tak samo zakładam okulary. Z tych silników bardzo często wylatują tutaj z dużą prędkością jakieś brudy, które osadziły się tam w turbinach. Zakładam sobie też rękawiczki. Najchętniej bym troszeczkę gdzieś tutaj tak pod kątem postawił. Przepraszam. No, może użyję taką taśmę izolacyjną, żeby ten silnik stał troszeczkę pod kątem, żeby on mógł zasysać powietrze tam od środka. Przypominam, że nie uruchamiamy takich silników na pełnym napięciu 220 czy 230 V. One mogą się zacząć tutaj toczyć po blacie, już kilka razy mi się to zdarzyło. Jest to niebezpieczne, więc nie będziemy tego robić. Podłączę teraz ten silnik do prądu. Włączę zasilanie i zaraz włączymy odkurzacz. Widzicie, tak jak mówiłem, tam jednak jakiś piasek, jest jakieś brudy w tych turbinach. Wyraźnie słychać, jak to tam wszystko się odbija. I mimo bardzo zmniejszonego napięcia, ten silnik jednak dosyć szybko ruszył. Ja szybko tutaj zmniejszyłem to napięcie, więc uruchomimy go na tym napięciu, nie wiem, pewnie teraz około 50-60 V. Zróbmy to jeszcze raz. Najważniejsze, tu mamy wszystko odłączone. Najważniejsze, że silnik działa. Będzie trzeba tutaj ciągle gdzieś w tych turbinach jakieś kawałeczki piasku, jakiś pył lata. Postaram się go zaraz jeszcze raz odkurzaczem stamtąd wydmuchać. No cóż, myślę, że po tych próbach możemy ten silnik ponownie zmontować. Zakładam tutaj na niego tę gumową osłonkę. Okay, on jest tutaj dosyć ładnie osłonięty, opakowany. No i teraz tak, zakładam na ten silnik całą tę część obudowy. Tak, on ma tutaj z boku takie miejsca, w które są szczotki wciśnięte. I mam wrażenie, że po prostu muszę go tutaj nacisnąć, ale nie, on już wszedł do końca. Ok, dobra. To wszystko weszło. Myślę, że teraz możemy tutaj od tej strony nałożyć, przepraszam, tę osłonę silnika. Ona była tak zrobiona, tak. I to były chyba te dłuższe śruby, tak, z dwiema podkładkami. Patrzę, czy tu o niczym nie zapomniałem, ale chyba nie. Dużo części bardzo tutaj nie ma. Okej.
Przykręcam w takim razie te śrubki. No zaraz, ona tutaj chyba nie weszła do końca. No, tak. Teraz. Troszkę z jednej strony, trochę tutaj z drugiej strony. Ostatnia z tej strony. Dobra, sprawdźmy teraz dokręcenie tych pozostałych. Ok, śruby trzymają mocno. Teraz włożymy silnik tutaj do tej części obudowy. Tutaj wszystko sobie też wyczyściłem. Dobra, to jest ta cała osłona włącznika, tutaj wyprowadzenie przewodu. W porządku. Fajnie zrobione. Wkładam teraz, że po prostu o, w ten sposób silnik tutaj. Okej, teraz sobie to wszystko odwróciłem. Tutaj muszę tak przekręcić tę górną część, żeby tutaj w tych otworkach pokazały mi się gwinty do wkręcenia tych śrub. Ale uwaga, jeszcze ich tu nie wkręcam. Już raz zacząłem je wkręcać, zapomniałem, że przecież tutaj jeszcze jest ta pokrywa filtra. Tylko musimy teraz, tak, musimy założyć tutaj jeszcze tę osłonkę. Zakładamy teraz, a możemy go nawet w sumie, o, tutaj włożyć, ten cały filtr na wylocie powietrza. Jeszcze raz, moim zdaniem bardzo fajna rzecz i nieczęsto spotykana w innych radzieckich odkurzaczach. Chyba, prawdę mówiąc, tego w ogóle nie widziałem, także na pewno jest to jeszcze jakieś dziedzictwo tego amerykańskiego odkurzacza. No i dopiero teraz mogę już całą tę górną część przykręcić. Tak patrzę, a tu mi tak nieładnie ten filtr wystaje, jeszcze go tutaj troszkę dopchnę. No, chyba trochę lepiej jest. To się tak ładnie tutaj zazębia. Patrzę, czy nie ma tutaj gdzieś w tej górnej pokrywie jakiegoś wycięcia na ten włącznik, ale nie. Nie muszę jej jakoś tak w specjalny sposób tutaj zakładać. No i teraz wkręcam tutaj śrubki z podkładkami. Teraz najpierw sobie wkręcę jedną. Także tę górną część można wykręcać właściwie chyba tylko po to, żeby wyczyścić ten filtr na wylocie powietrza. Do wyjęcia silnika, jeżeli się nie mylę, nie jest to potrzebne. Do wyjęcia silnika wystarczy odkręcić te cztery śruby znajdujące się tutaj od spodu. Bardzo fajna, naprawdę fajna konstrukcja i tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo będę chciał taki odkurzacz Luit z końca lat 40. kiedyś zdobyć, co pewnie nie będzie łatwe. Tylko sobie po prostu porównać z budową tego Uralca. Jest tak gorąco, że po prostu leje się ze mnie pot i przeszkadza. Jak jestem pochylony nad blatem, to mi wlatuje w oczy i przeszkadza mi przykręcać te śruby. Okej. Nawiasem mówiąc, zastanawia mnie, no nie mam akcesoriów do tego odkurzacza, ale tutaj ewidentnie rura, która byłaby nakręcana na ten wylot powietrza, jej końcówka jest inna niż ta wkręcana tutaj w odkurzacz. Bardzo mnie ciekawi, czy była jeszcze jakaś przejściówka. Muszę popatrzeć na zdjęcia takiego odkurzacza właśnie gdzieś w internecie, żeby to zobaczyć. Tutaj mogę już chyba założyć, o, i przykręcić tę rączkę od góry. Się to trzyma. No i teraz możemy założyć tutaj ten worek. Co? Wydaje mi się, że tak jak już to raz próbowałem, że chyba najpierw trzeba tutaj założyć tak, nie, w ten sposób. O, tę uszczelkę. No, ona tutaj weszła na ten rant. Teraz chyba dopiero zakładam ten worek, a nie uszczelkę na worek. Tak mi się wydaje. Teraz zakładam tę górną część odkurzacza i tutaj po prostu, o, klamerkami łapię
Za to i Uralca mamy w zasadzie ładnie zmontowanego. Pozwólcie, że jeszcze troszeczkę przetrę ten odkurzacz. W sumie to bardzo fajnie jest malowany. Nie bardzo mi się podobały te późniejsze właśnie, no właśnie z lat 80. czy 70. wersje malowane na zielono czy na czerwono. Przyznaję, że te takie klasyczne, stonowane kolory jakoś bardziej mi do tych odkurzaczy pasują. Może mogłem tutaj troszeczkę przed przykręceniem lepiej te wszystkie otwory wylotu powietrza wyczyścić, ale powiedzmy, że jeszcze będę miał okazję to spokojnie zrobić. Dzisiaj chodzi głównie... dzisiaj głównie chciałbym po prostu ten odkurzacz sprawdzić jego działanie. Natomiast w czyszczenie mogę się jeszcze bawić, jak nie będzie tutaj w warsztacie tak bardzo, bardzo gorąco. Dobra, ja go jeszcze chwilkę poczyszczę, zaraz pokażę wam ostateczny efekt. No dobra, myślę, że ten Uralec jest wstępnie całkiem w porządku wyczyszczony. Tutaj trochę też te otwory wylotu powietrza poczyściłem. To, co nam jeszcze zostało, to zamontowanie do niego kółek. Rozpakuję je najpierw, pozwólcie. Tak jak wcześniej czytałem, te kółeczka nie od początku tym odkurzaczom towarzyszyły. Pojawiły się gdzieś dopiero chyba, nie wiem, tak strzelam, ale chyba dopiero gdzieś w latach 70. W tych pierwszych modelach na pewno ich nie było. No i to jest ciekawe, bo chyba one są po prostu tak wsuwane i dociskane tymi śrubami. Ta jedna śruba ma złamaną główkę, ale widzę, że ktoś zrobił nacięcie, także ona tak czy inaczej powinna się tutaj wkręcić. Dobra. Są dwa takie kółeczka jakby boczne i jedno prowadzące. Od razu troszkę dokręcę jedną ze śrubek, bo wydaje mi się, że ona się poluzowała. Okej. No nie wiem, to prowadzące kółeczko to ja bym zamontował tutaj, gdzie jest wąż. Gdzie jest wlot powietrza, pewnie tak by ono było, czy tak, nie, tak, dobra, przykręćmy. Okej, chyba się trzyma. Tak mi się wydaje. No i teraz byłyby, tak. Tutaj te dwa kółeczka z tyłu, takie troszkę o z boku. Dobra. One tam jeszcze głębiej wejdą, czy już jeszcze chyba powinny. Patrzę, czy one tak, czy tak powinny być. Chyba tak powinny być jednak zamocowane, tak. Bo widać ślady po śrubach. Okay, no i tutaj wkładam też to kółeczko. Fajnie, one są tak równolegle do siebie. I dokręcam. O. Super. Odkurzacz mamy na kółkach. Zastanawiam się, czy ja to kółeczko dobrze zamontowałem, czy ono nie powinno tutaj aż nachodzić, ale chyba nie, bo by nie... tutaj ta śruba je blokuje. Raczej chyba tak. Fajnie, fajnie jeździ i fajnie wygląda ten odkurzaczek z tymi kółkami. No dobra, odkurzacz Uralec mamy już zmontowany, wyczyszczony, bardzo fajne urządzenie. Zróbmy jeszcze jego próbę, podłączę go sobie tutaj do regulatora napięcia. Można się z tego śmiać, ale pamiętajcie, że to jest kolekcja starych urządzeń i no ja też nie chcę jakoś bardzo tych starych silników obciążać, dlatego wolę je uruchamiać z takim soft startem właśnie przez regulator napięcia. No, nawet odkurzacz od razu był włączony. Wciskam włącznik.
naprawdę fajnie działa ten odkurzacz. Przyznaję, że nawet nie jest bardzo głośny. I tutaj wyraźnie czuć, jak dookoła niego fajnie dmucha powietrze, mimo że on teraz pracuje na znacznie zmniejszonym napięciu. Ta siła ssania naprawdę jest całkiem przyzwoita. Moim zdaniem naprawdę bardzo przyzwoite urządzenie. Trochę mnie wkurza, że tam cały czas w tej turbinie jakieś kawałki pyłu, piasku, tam gdzieś coś się odbija. Nie udało mi się tego do końca wysypać. No nie wiem, może kiedyś jeszcze raz ten silnik wyjmę, wykręcę tę całą turbinę, wyczyszczę, wysypię, bo tam wyraźnie coś nie może się z niej wydostać. To nie jest dźwięk obcierającej turbiny, tylko tam raz na jakiś czas słychać. Zresztą jak się tym silnikiem potrzęsło, też było słychać, że tam jakieś ziarenka kurzu, większego piasku czy czegoś takiego gdzieś tam do tej turbiny się dostały. Dobra, jeszcze pewnie będę robił i tak taką dokumentację budowy tego nieznanego mi na razie typu silnika, prawdopodobnie wyprodukowanego również przez tę samą fabrykę Ural Elektromotor, która wyprodukowała cały ten odkurzacz. No to może wtedy przy tej okazji uda się ten silniczek wyczyścić. No i tak jak powiedziałem, nie mam niestety żadnych akcesoriów do niego. Aha, możemy sobie zaraz sprawdzić, czy pasują tutaj węże na przykład od rakiety albo od czajki. Zaraz to zrobimy. Przyniosłem tutaj kilka węży od innych radzieckich odkurzaczy. Ten w oplocie materiałowym to jest wąż od odkurzacza czajka. Czajka 3, przepraszam, z lat 70. Możemy zaraz zobaczyć. Aha, on ma tutaj w ogóle taką końcóweczkę, którą można wkręcić. Tak, idealnie tutaj pasuje. O, można teraz wąż włożyć, czyli spokojnie. Jest to standardowy gwint w tym odkurzaczu Uralec. Tutaj mam jeszcze, przepraszam, o, tu mam jeszcze wąż od odkurzacza Rakieta 7M chyba z 1981 roku. Taki niestety dość mocno pognieciony. Nawet tutaj mam pokrywę wlotu powietrza od odkurzacza Rakieta. Tu się idealnie wkręca. Zobaczmy, jak to jest z Uralcem. No, nawet mam wrażenie, że jest to zrobione dokładnie z tego samego rodzaju plastiku w takim szarym kolorze. No i też pasuje super. Można by spokojnie teraz z tego odkurzacza i z tym wężem korzystać. Także typowy gwint od odkurzaczy z powiedzmy połowy lat 70. i z lat 80. od radzieckich odkurzaczy. Dobra, zabieram teraz te węże. A na koniec pozwólcie, że wrócę jeszcze dosłownie na chwileczkę, na kilka minut do historii tego odkurzacza, właściwie do fabryki, do historii fabryki Ural Elektromotor, która wyprodukowała zarówno ten odkurzacz, jak i silnik znajdujący się w tym odkurzaczu, bo zarówno na silniku, jak i na obudowie odkurzacza znajduje się dokładnie to samo logo, które udało się potwierdzić, zweryfikować, że jest to logo fabryki Ural Elektromotor z Miednogorska. Historia tej fabryki, jak wielu położonych w okolicy Uralu radzieckich fabryk, sięga okresu II wojny światowej, bo w 1941 roku, i to myślę, że jest ciekawe, właśnie do Miednogorska ewakuowano tulskie zakłady zbrojeniowe numer 314 z Tuły i one były początkowo nastawione właśnie głównie na produkcję zbrojeniową. Podczas wojny wyprodukowały prawie 20 tysięcy armat i 600 tysięcy karabinów SWT-40, tak zwanych Tokariewów. No a po wojnie zajęły się produkcją głównie silników elektrycznych i właściwie do dzisiaj silniki elektryczne i różne komponenty do urządzeń elektrycznych to jest główna część produkcji zakładów Ural Elektromotor. W 1954 roku, tak jak mówiliśmy, rozpoczęła się masowa produkcja odkurzaczy typu PNW Uralec właśnie z silnikami o mocy pobierania 600 watów, silnikami produkowanymi w tej samej fabryce. W tym samym roku zresztą zmieniono nazwę właśnie na Ural Elektromotor. No i tak jak powiedziałem, w kolejnych latach, pomijając różne zmiany w produkowanych odkurzaczach, niewielkie zmiany, bo tak jak już mówiliśmy, ten odkurzacz konstrukcyjnie jest właściwie bardzo zbliżony do modelu, który został w fabryce opracowany, właściwie skopiowany z amerykańskich odkurzaczy
na początku czy w połowie lat 50. No, głównym profilem zakładu pozostaje produkcja silników elektrycznych. Zdaje się, że dzisiaj to jest około 1/3 wszystkich asynchronicznych silników produkowanych w Rosji przypada właśnie na fabrykę Ural Elektromotor. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Natomiast przy okazji pokażę Wam jeszcze całe to pudełeczko. Tak jak powiedziałem na początku, ono ma przyczepiony tutaj z boku fajny taki parciany pasek, trochę w wojskowym stylu. To niestety, to co widzicie tutaj na górze, to nie jest pokrywka od tego pudełka. Pokrywki tutaj chyba w ogóle nie ma. To jest jeszcze takie wewnętrzne pudełeczko, w którym były ułożone różne akcesoria od tego odkurzacza. Ono chyba było włożone w ten sposób i dopiero na to wszystko była, o ile wiem, zamontowana pokrywka. No tutaj jest po prostu sporo miejsca, które pozwalało włożyć takiego Uralca, jeszcze zmieścić tutaj rury, wąż, a tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, w tej górnej części mieściły się wszystkie akcesoria. Także pokrywki do tego pudełka nie mam, ale no tak prowizorycznie też ten pojemniczek na akcesoria robi za taką pokrywkę i generalnie uważam, że jest to bardzo fajne pudełeczko. Niestety, jeszcze raz tak patrzę, ale nigdzie tutaj na nim odbitej daty czy jakiejś etykietki nie ma, jest tylko napis uniwersalnej elektropylesos Uralec, czyli uniwersalny odkurzacz elektryczny Uralec. Nie, nigdzie logo wytwórcy na tym pudełeczku nie ma, ale i tak jest to fajny dodatek do tego odkurzacza. Rzućmy tutaj proszę jeszcze króciutko okiem, o tym wcześniej wspominałem, na ten odkurzacz, który jest narysowany na opakowaniu, które, tak jak Wam powiedziałem, kupiłem oddzielnie i wcześniej, zanim jeszcze zdobyłem ten odkurzacz. Wydaje mi się, że tutaj na rysunku jest jednak sporo starszy model tego odkurzacza Uralec. Przede wszystkim wydaje mi się, że cały odkurzacz jest jeszcze pokryty takim malowaniem wykonanym z krystalitu, tak jak widzieliśmy w odkurzaczu Buran, takie złote, krystaliczne malowanie. Tutaj jest jeszcze ta górna część pokrywy malowana na czerwono, co też było dosyć częste w tych odkurzaczach Uralec i w odkurzaczach Moskwa z końca lat 50. Są troszeczkę dłuższe te klamerki trzymające górną część odkurzacza. Jest jeszcze wyraźnie wąż taki w oplocie materiałowym z takim czerwonym szlaczkiem, też charakterystycznym raczej dla odkurzaczy z przełomu lat 50. i 60. Jest tutaj drewniana ta ssawka, później oczywiście pojawiły się już tutaj plastikowe. Także, aha, też mocowanie tego węża do odkurzacza jest zupełnie inne, nie takie jak widzieliśmy, nie wiem, na przykład w odkurzaczach Czajka 3 czy Rakieta 7M wkręcane tutaj do środka, tylko całe tutaj z tego odkurzacza gdzieś do początku lat 70. wychodziła taka jakby metalowa rurka, na którą przy pomocy takich dwóch bolców był nakręcany wąż i jeszcze była taka bakelitowa nakrętka na wężu z zewnątrz, którą się tutaj przykręcało. To jest już rozwiązanie, które pojawiło się gdzieś od początku chyba lat 80. czy od przełomu lat 70-80. Tu jest jeszcze ten stary rodzaj mocowania. Nie wiem, nie znam się na tym dobrze, ale ja bym jednak powiedział, że to opakowanie pochodzi może nawet jeszcze gdzieś z przełomu lat 50. i 60., może gdzieś z przełomu, z przeciągu lat 60. Jeżeli ktoś z takimi modelami miał do czynienia, to być może rozpozna swój odkurzacz. Raczej bym powiedział, że to są gdzieś wczesne lata 60. Bardzo Wam dziękuję na koniec za to dzisiejsze spotkanie z odkurzaczem Uralec z 1989 roku. Strasznie gorąco jest tutaj u mnie w warsztacie. Pewnie widzicie, że siedzę tutaj, jakbym wyszedł spod prysznica i z przyjemnością już to ten dzisiejszy odcinek zakończę. Ten odkurzacz, tak jak powiedziałem, jest powstałą, zaprojektowaną, czy właściwie skopiowaną jeszcze w połowie lat 50. wersją amerykańskiego odkurzacza Lewitt, zaprojektowanego przez Aleksandra Lewitta. Mówiliśmy troszeczkę o jego barwnej biografii na początku. Przyznaję, tak jak już powiedziałem tutaj kilka razy, że bardzo chętnie chciałbym taki amerykański pierwowzór tych radzieckich odkurzaczy zdobyć i wcale nie jest wykluczone, że kiedyś specjalnie po to wybiorę się do Stanów, żeby gdzieś tam w jakimś rupieciarniach odnaleźć tego rodzaju odkurzacze i zrobić ich przegląd. Bądź co bądź, byłem niedawno w Austrii, zdobyłem tam kilka odkurzaczy starych, więc czemu nie
czemu nie potraktować tego pomysłu jako pomysłu na jeden z kolejnych odcinków, odwiedzanie różnych krajów w Europie, a może nawet na świecie w poszukiwaniu ciekawych, starych modeli odkurzaczy czy innego sprzętu gospodarstwa domowego. Ale to są plany na daleką przyszłość. Na razie chyba w następnym odcinku, biorąc pod uwagę temperatury, jakie panują także w moim warsztacie, chętnie wezmę się za przegląd jakiegoś wentylatora. Niestety w większości mam termowentylatory, ale niekoniecznie tę funkcję grzania trzeba w nich włączać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. O tym Uralcu zamieszczę kilka dodatkowych informacji w opisie tego nagrania. I do zobaczenia do następnego razu. Zaraz, zrobiłem błąd. Moment. Tak, oczywiście. Przepraszam, ale albo ja coś źle robię. No dobra, no powiedzmy, że to jest tak. Momencik. O, chyba jednak tak. O, dobra.